miejsce właściwe tory. Jej, mały ten wagonik. Dobra, przesuń trochę w lewo. Nie, w moje lewo. Dalej. Już prawie. Trochę bardziej w lewo. O wiele za daleko. Mimirze, powiedz mu w lewo. Już prawie. Trochę bardziej w lewo. No, gotowe. Runda druga. Zaczynamy. Ten mały kraken dał ci kamień. Kraken? A, Dieser. Tak, jest cały w glonach. Myślałem, że po powrocie pokażę go Brokowi i Sindriemu. Proszę. Dobrze. Przyszliśmy odnaleźć Tyra, bo nie ufamy Odynowi, tak? Jak się nad tym zastanowić, to wojna... O, o! Samej, braciszku. Ah!
Że blokuje je ruda. Chłopcze, dosadnie się wyrażałeś tam w wagonie. To tylko słowo. Brok używa dużo gorzej. Nie chodzi o słowo. Straciłeś panowanie. Spadaliśmy. Z wysokości. Myślałem, że zginiemy. Naprawdę chcesz, by... Tak brzmiały twoje ostatnie słowa? Nie. W najcięższych chwilach panika nic nie da. Okiełznaj ją. Niech ci służy. Niesamowite to miejsce. Osełka nocnej rozpruwaczki. W czasie okupacji najlepsze są te najbardziej oczywiste metody. Taroć. Bezużyteczny. Dość już o tobie. Ja mówię o osełce. Thank you.
Spójrz na ziemię. Tory muszą prowadzić do kopalni. Ten ładunek blokuje drogę. Żuraw trzymający ładunek jest zasilany wodą. Może jak to zamrozisz, woda przestanie płynąć. Wygląda na to, że woda przestała płynąć tą rynną. Gotowe! Chodźmy dalej. Pewnie w okolicy jest ich więcej. Poszukajmy. Dostanę się tam, jeśli mi pomożesz. Ha!
Dobra, pójdę dalej i się rozejrzę. Ojcze, tu jest brama prowadząca do wejścia do kopalni. Jeśli tu wejdziesz, pomożesz mi ją unieść. Jeśli. No dawaj, przeskoczy. Kolana ci nie wysiądą. Atreusie? Było blisko. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że przeskoczysz. Kolejna z tych drewnianych rynien. Jak często ludy to wszystko wymyśliły? Ano, jak to mówią, wygoda matką wynalazku. Po co harować, skoro woda może odwalić robotę za ciebie? Oby Tyr tu był. Atreusie, szukamy informacji. Wiem. Znów zakładasz, że próbuje wszcząć wojnę. Ale wcale temu nie zaprzeczasz. Bracia, moglibyście dać już temu spokój. Każdy z nas podnosi po swojej stronie. Cięższe niż myślałem. Dzięki. Chodźmy dalej. Spróbuj trafić pod innym kątem. Jest i wejście do kopalni Durlina. Mam dla was coś jeszcze. Sindri! Co takiego? Ponieważ chwilowo nie macie źródła światła, z naszej winy, i możecie nie dostrzec potworów w ciemności, przyjmijcie to. Dobra, wracajcie na szlak. Do zobaczenia. Dzięki, Sindri. Czekaj, jakich znowu potworów w ciemności? Ah!
ponurnik zaszył się tam na górze! Widzisz to? Ten wielki żuraw się przybliża. Zostań tam. Tak jest. Mimirze, jaka jest szansa, że to w tej kopalni przebywa Tyr? Durlin miał w sobie więcej alkoholu niż ten żuraw oliwy, ale wątpię, by nas oszukał. Myślisz, że chłopak jest naiwny? Bardzo chce się wykazać. Zakłóca mu to oszło. Bracie, wiem, że w głębi duszy bardziej w niego wierzysz. Co się stało z Kwazirem? Widzowie go dopadli. No, jeden z widzów. O, Thor. Thank you.
Znalazłeś coś? Chodźmy dalej.